Dziś nadszedł dzień, żeby rozkręcić mafijny biznes. Także hej, cześć i siemoneczko, z tej strony Witrox i witam was już w 14 odcinku z RM Crafta. Dzisiaj przed nami bardzo dużo roboty, jak najbardziej, zabieramy się za wszystko. Jak widzicie, mój level jest troszeczkę wysoki, to przez to, że awkowałem troszkę dzisiaj, w sumie wczoraj w nocy, awkowałem sobie troszeczkę na farmie. Jak widzicie, mamy już 10 wkurzaków przygotowanych, lecimy sobie do Netheru. Mam wam troszkę rzeczy do pokazania. Odbył się w niedzielę live i na tym live'ie troszeczkę właśnie się pobawiliśmy tutaj w Netherze. No i zrobiliśmy troszkę progresu w naszej tutaj farmie barteringowej z piglinami i dzięki temu dużo różnych surowców będziemy mogli pozyskać. Między innymi w dzisiejszym odcinku to jest naszym celem, żeby ruszyć z tą farmą, ale również chciałbym też dzisiaj zbudować, przygotować w końcu sklep pod właśnie nasz bartering. Będzie to taki bardzo, że tak powiem, ekskluzywny sklep. No i sami zobaczycie, że będzie to naprawdę, myślę, fajnie wyglądać. Ruszymy już w końcu z biznesem oficjalnym mafii. Gdzieś w przyszłości będzie trzeba też pomyśleć nad jakimś logo. Jeśli macie jakieś pomysły, śmiało piszcie w komentarzach, jakie macie tutaj wasze pomysły właśnie na logo mafii, ponieważ przydałoby się nam to tutaj na serwerze, żeby w końcu oficjalnie powiedzieć, że tak, mafia na serwerze istnieje i ja i Turbo właśnie nie jesteśmy. Dobra, zabieramy się w takim razie. Jak widzicie tutaj, ta część jest gotowa. Mamy tutaj 15 piglinów w tym oto jednym spocie. I te 15 piglinów będzie nam wyrzucać naraz 15 razy to, co jeden piglin nam by mógł wyrzucić z tego barteringu za złoto. No a tutaj z drugiej strony również mamy 15, znaczy mamy 5 póki co, będzie ich 15, ponieważ mam 10 name tagów. No i tutaj 10 piglinów jeszcze musimy wrzucić, będzie ich w sumie 30 tutaj. Tutaj będzie kolejne 30, no i adekwatnie też w tych dwóch slotach po 30. W sumie 120 mobów. Troszeczkę tutaj tego będzie, ale gdzieś w przyszłości, kiedy już też zrobimy porządniejszy storage system na to, bo póki co to są jakieś dwie skrzynie podwójne i jeden hopper, także to na pewno nie będzie wyrabiać. No ale gdzieś w przyszłości planuję właśnie zrobić coś porządniejszego, większego i nawet mam na to jakiś tam plan. No i wtedy już te wszystkie cztery moduły będą mogły być aktywne też. My będziemy sobie stać na tym oto kaktusie i dostawać po prostu non-stop, po prostu jakieś, nie wiem, staki, w ogóle masę itemów. No, taki jest plan. My zabierzemy się za ściąganie tutaj naszych piglinów z tamtego miejsca. Knif jest dosyć prosty. Jedyne, co musimy zrobić, to właśnie zwabić jednego z takich piglinów tutaj. Wsadzić sobie właśnie minecart, który tutaj mamy ze sobą. No i takowy piglin właśnie pojedzie do naszego systemu. Tutaj sobie musimy tylko zebrać jednego. Myślę, że cała masa za chwilę przebiegnie, jak widzicie. Klikamy guzik, minecart leci i piglin razem z nim tutaj właśnie transportuje się do naszych tutaj korytarzy, które właśnie doprowadzą go za chwilę do jego nowego domu, prawda? On już sobie jedzie. Ciach. Teraz tak, name tagujemy go sobie. Mamy wkurzaka. Teraz szybkie F3 i B nam pozwala zobaczyć tutaj hitboxy. Dzięki temu wiemy, że możemy tutaj uderzyć bezpiecznie, żeby go nie zranić. Teraz sobie idziemy w to miejsce. On co? Halo, wait, halo. Co to się stało? Jakim cudem on wyszedł stamtąd? Coś tu ewidentnie nie podziałało. Musimy obczaić temat. Aha, już wiem, co nie podziałało. Dobra. Słuchajcie, straciliśmy jednego wkurzaka. Nie podziałało to, że zapomniałem, że tutaj na wszelki wypadek zatkałem to sobie, żeby nic tutaj nam innego nie weszło. Musimy sobie sprawdzić, gdzie on poszedł. Mamy go tutaj. Dobrze. Bardzo dobrze, albo bardzo źle jednocześnie. Nie wiem. Troszkę tu. O, właśnie. Musimy go jakoś... Jakby to zrobić. Dobra. Dobrze byłoby go jednak nie stracić. Także spróbujmy zniszczyć ten klocek. On tu sobie wchodzi. Dobra, zatykamy go sobie. Pięknie, ładnie. No i teraz już powinno wszystko działać. Jeśli sobie tutaj wejdziemy, on za nami podąży i spadnie do reszty właśnie tam na dół. Także pięknie, ładnie to wszystko działa. No to było troszeczkę, jak widzicie, tutaj zachodu z tym. Takie tutaj zabawy mieliśmy cały czas na live'ie właśnie. Jeśli chcecie zobaczyć live'y, to zapraszam serdecznie. Dzisiaj o godzinie, którą mamy? Mamy 14, kiedy wy to widzicie. Więc o godzinie
18 będę zaczynać live'a. Tak. Myślę, że to będzie taka całkiem okej godzina. Może 17? Nie, myślę, że o 18. O 18 dzisiaj właśnie odbędzie się live na Twitchu. Linki macie w opisie, także śmiało wbijajcie. Będziemy sobie właśnie tutaj ogarniać jakieś budowanko na serwerze z Conquesta, także też myślę, fajne rzeczy będziemy tworzyć. Może wbijemy na chwilę na RMCrafta, się zobaczy, ale też chciałbym troszeczkę pobudować, bo jak wiecie, bądź nie, w tym tygodniu będę robić daily, także codziennie możecie się mnie spodziewać jednego odcinka, czy to właśnie z budowanka, czy tutaj z RMCrafta. Będę starał się je robić naprzemiennie w miarę, ale no, pewnie wyjdzie tak, że wrzucę dwa odcinki z budowanka jutro i pojutrze. Także jeszcze się zobaczy, ale właśnie myślę, że to jak najbardziej tutaj tak fajnie podziała. Mam nadzieję, że taka inicjatywa z mojej strony się wam spodoba, ponieważ mam troszkę więcej czasu teraz i chciałem go też poświęcić tutaj, żeby troszeczkę więcej tych materiałów powychodziło. My się zabieramy jeszcze za kolejne 9 name tagów, żeby je zużyć i widzę się z wami za chwilę, kiedy kolejne 9 piglinów trafi do naszego systemu i będziemy już mieć tam całe 30 mobów. Dobrze, wszystkie pigliny już mamy tutaj właśnie zapakowane, jest ich już tutaj 30, jak widzicie wszystkie się tutaj zgromadziły. No i co, teraz pora tak naprawdę na pierwszy test. Wrzucimy sobie troszkę golda, myślę stąd. Trochę się tego zebrało, znowu jak widzicie mój level podskoczył, tak, troszkę tego jest teraz więcej. Gdzieś myślę tyle. Też nie, to będzie całe inventory nawet. Dobra, czyli to sobie wrzucimy, weźmiemy to, te 3 staki powinno być wystarczająco na pewno. Przerobimy sobie to na całe EQ, właśnie złotych sztabek. No i teraz tak, 9 z nich wrzucimy z tej strony. 9 z nich wrzucimy z tej strony. No i właśnie jakoś mniej więcej połowę tu i połowę też tutaj. Teraz polega to na tym, że po prostu ze skrzynek hopperami schodzi to do beczek, z beczek oczywiście schodzi to też do tego miejsca. No i jak sobie klikniemy tą dźwignię, to włączy się nam tutaj obserwerowy clock i zaczną właśnie wypadać tutaj itemy automatycznie, one zaczną sobie je podnosić, a my będziemy tylko tutaj stać i nam będą lecieć te itemy. Także zobaczmy, jak to działa. Jak widzicie, itemy lecą bardzo szybko. Mogłoby być ich tutaj nawet więcej, bo gold tutaj się niestety troszkę stopuje. Ale myślę, że to nie jest problem. Zdecydowanie. Dużo, dużo tych itemów leci, bardzo fajnie. No i myślę, że będzie to jak najbardziej tutaj spoko sprawa. Ja sobie tak postoję, dopóki ten gold jakby nie zejdzie. I widzimy się za chwilkę, zobaczymy właśnie, jakie itemy nam tutaj trafiły i też właśnie, co tutaj będziemy mogli sprzedawać w naszym sklepie. Okej, wszystko powinno być git. Jak widzicie, itemy tam nie nadążają na dole. Takie rzeczy jak wodne butelki, myślę, że bez problemu sobie możemy wyrzucić. Teraz tak, udajmy się już na górę tutaj. Długo to nie zajęło, myślę, że dużo golda tam jeszcze zostało czy coś, ale nasze skrzynki, no inaczej, nasz hopper tutaj nie wyrabia właśnie ze skrzynkami. Zobaczmy, jak to wygląda. Ojdź, no właśnie. Musiałbym sobie dojście jakieś zrobić do tego hoppera lepsze. O, może się uda, dobra. Teraz tak, weźmy sobie właśnie tutaj troszkę tego. Do tego miejsca poprowadzimy i dzięki temu będziemy mieli jakieś lepsze dojście, chyba tak, tutaj z tyłu. Okej. I zobaczmy, na pewno butelka wody stąd musi zniknąć, tutaj praktycznie nic nie ma, bo to sobie powoli schodzi, także to. Tak, wszystkie butelki wody będziemy musieli tutaj wywalić, te budki ironowe również. Właśnie dlatego też nam będzie potrzebny sorting system, soul speed 1, 2 i 3. Bardzo fajnie, to sobie nałożymy na budki przy okazji, w końcu będziemy mieć soul speed, bo to jest jedna z książek, która też właśnie drobi z tego barteringu. No i jak sobie zobaczymy, ja w ogóle przeniosę sobie to wszystko do tych skrzynek. Wow, troszkę tego jest, okej. Na pewno przydałoby się to też jakoś bardziej tutaj
posortować właśnie ten Blackstone. Trochę tutaj skóry jeszcze wpadło, właśnie kwarc jest mega spoko sprawą. To żelazo w sumie mamy na to wywalone, enderperły również. No, ale tutaj jakiś soulsen właśnie, stringi też darmowe, kolejne źródło stringów, że tak powiem. No i przede wszystkim te potki również są kozacką rzeczą. Także to będziemy sobie wszystko, myślę, zabierać. Fire charge w sumie mogą być. To wszystko będziemy sobie zabierać właśnie do naszego sklepu. I zobaczmy, jak to tu wygląda. Puste hoperki, dobra. Nie wiem, czy te itemy zniknęły, czy tam coś u góry? Ale chyba nie powinny. W każdym razie, no troszeczkę tutaj itemów jest jak najbardziej. I te wszystkie itemy będziemy sprzedawać w naszym sklepie. Także teraz będziemy mogli się zabrać za budowę, bo tak naprawdę już stok powoli się tutaj zbiera. Fajnie to wygląda. Te soul speedy też sobie tutaj odłożę i te potki jeszcze. No troszkę tego jest. Myślę, że fajnie to podziała na jakiś stok pierwszy. Powywalamy potem trochę rzeczy. No dosłownie chwilkę ta farma chodziła. Jak widzieliście. Dlatego też będziemy potrzebować takiego porządnego naprawdę sorting systemu na to, żeby to w przyszłości działało troszkę lepiej, ponieważ jak tu wrzucimy tych piglinów kolejne 3 razy tyle. No i zastanawiam się też, czy nie podwyższyć liczby w jednym module do 20 tak naprawdę, bo jak widzieliście sami, ten gold tam jednak zostawał troszeczkę, że tak powiem, podczas tego procesu całego. Więc no zobaczymy jeszcze, ale przede wszystkim właśnie będzie nas czekać zrobienie gdzieś w tym miejscu jakiegoś porządnego sorting systemu i właśnie magazynu przy okazji na to wszystko, co jest tutaj. Jest plan jakiś już na to, ale uwierzcie, jest to mega, mega skomplikowany system, ponieważ po prostu, jak widzieliście, hopery nie nadążają w taki sposób, więc będziemy musieli je wysyłać po prostu jakimś systemem wyrzutni slime bloków, żeby sunęły po torach jakieś, żeby potem znowu sunęły gdzieś po innych torach i tak dalej, no i żeby gdzieś przez jakiś rząd, nie wiem, na 100 hoperów czy coś były podnoszone do iluś tam skrzynek, a stamtąd dopiero właśnie do naszego systemu. Troszeczkę roboty będzie, ale myślę, że będzie to naprawdę, naprawdę fajne, finalnie wszystko ogarnięte. Dobra, to co, ja w takim razie udaję się do Shopping Districtu i pokażę wam, co dzisiaj jest jeszcze w planach. I mamy Soul Speed nałożony na budki. Ja tu jesteśmy w Shopping Districcie, jak widzicie, no dużo się nie zmieniło do ostatniego czasu, mamy dalej nasze banerki, mamy tutaj osikane pumpkiny i tak dalej. I dzisiaj tymi pumpkinami będziemy się zajmować, będziemy ją stąd usuwać i tworzyć w tym miejscu właśnie, tutaj dokładnie, wejście do naszego sklepu z rzeczami z barteringu. One są właśnie w tym miejscu przygotowane, tutaj mamy jeszcze trochę rzeczy właśnie na budowę tego sklepu, no i ostatni szalker jeszcze w tym miejscu. Jak widzicie, trochę kwarcu będzie, czerwonego, czarnego, białego, wszystko. No mówię, ekskluzywny sklep, także nic nam nie pozostało, tylko zabrać się do budowania. Dobrze, także jesteśmy już po naszym timelapsie. Jak widzicie, pięknie sklep już powstał. Wejście mamy tutaj dosyć zapraszające, z takim czerwonym dywanem, rzecz jasna. Kiedy przechodzimy się tą piękną tutaj alejką właśnie, gdzie są stragany, po drodze właśnie wita nas taki piękny, otwarty tutaj sklep, właśnie drzwi jakieś tutaj szklane, fajne. No wszystko elegancko generalnie właśnie wyszło i taki też był zamysł. Wchodząc ze środka właśnie, jak widzicie, tak wygląda sklep. Już skończony, tak wygląda jeszcze sufit, bo na timelapsie tego nie było widać, jak został sufit zrobiony. No i właśnie tak naprawdę tu mamy wszystkie rzeczy z barteringu. Jak widzicie, sprzedajemy tutaj na przykład Blackstone, 2 staki za diament, stak za 2 diamenty, kwarcu takiego zwykłego. Tutaj w przyszłości jeszcze będą odpowiednio półpłytki, schodki oraz bloki kwarcu właśnie sprzedawane w tym miejscu. Jak widzicie, łóżek, tutaj dostatek, tak. Mamy tutaj stak za diament, tak, stak za diament, również 2 rodzaje obsydianu, jeśli ktoś chce. No i tutaj główne, jakby na wprost na wejściu, główne tutaj rzeczy do sprzedaży, czyli właśnie gravel i piasek.
Mamy tutaj dwa staki za diament, no i stak za diament piasku. Piasku muszę jeszcze uzupełnić, tutaj gravel jest. No i dalej idąc, mamy tutaj właśnie potki przeciw tam fire resistance, tam żeby ogień nic nie ruszał. Mamy tutaj właśnie dwa diamenty za, znaczy dwie takie potki za diament. Tutaj one są w środku, mógłbym je tak grupować powiedzmy, czy coś takiego. Muszę jeszcze tam jedną dołożyć. Tutaj mamy właśnie te splash potions. Tutaj też właśnie je tak pogrupuję. No i lecąc dalej, tu mamy dwa sloty puste na coś w przyszłości, co by tu było na przykład. Tutaj mamy nasze strzały, stack za diament, też również są zestokowane. Tutaj mamy item frame'y, 16 za 2 diamenty. Stwierdziłem, że będziemy sprzedawać również item frame'y, bo to jest rzecz przydatna, ludzie to chcą kupować. No i właśnie 16 za 2 diamenty, no to w sumie tak wychodzi dosyć ciekawie, dosyć można fajnie z tego zarobić, jeśli ktoś by chciał, nie chciałby się bawić w szukanie patyków, kraftowanie tego, bo wiem, że jest to troszkę uciążliwe. No i tutaj właśnie mamy jeszcze 32 diamenty, znaczy 32 sztuki skóry za diament. Jest to, myślę, odpowiednio, ponieważ tutaj za 2 diamenty jest 16 item frame'ów, schodzi jedna skóra na item frame'a, tutaj dodatkowo jeszcze w patyki w to wchodzą, więc pakiet, myślę, spoko. No i tutaj skóry troszkę mamy, tutaj item frame'ów jeszcze nie ma, tu muszę zestokować generalnie jeszcze, bo no, na to już nie miałem czasu, troszeczkę dzisiaj na szybkości, że tak powiem. No i tak się prezentuje sklep, tu mamy właśnie miejsce na przyszłą windę wodną w górę i w dół, właśnie w tym miejscu, ponieważ jak mówiliśmy wcześniej z Turbo, ten sklep będzie posiadać dwa piętra, tam do góry będzie się szło właśnie, żeby pójść właśnie do sklepu ze złotem i tam będzie można wszelakie różnorakie rzeczy ze złota właśnie kupić i on będzie tam u góry, go właśnie Turbo już zrobi sobie w swoim odcinku. No i to myślę byłoby dzisiaj wszystko. Ja wam bardzo dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że sklep tutaj wam się podoba i mafia zaczyna tutaj już działać na serwerze. No i mówię, jeśli macie jakieś propozycje na logo naszej mafii czy coś takiego, co by nam pasowało tutaj dać, no to jak najbardziej śmiało piszcie w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Jeśli wam się oczywiście podobało, to zostawcie też łapkę w górę i subskrypcję też, żeby zostać ze mną na dłużej. Do zobaczenia i hejos!